Siema, Nema, Neczko! Ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z The Battle Cats, czyli nasze kochane walczące kotki. Dzisiaj naprawdę specjalny odcinek, jak sam widzisz już po tytule, będzie naprawdę fajnie. A dzisiaj, na trzecim chapterze, na ostatnim chapterze z tej serii, dochodzimy do ostatniego księżyca, który według wielu jest bardzo trudny i praktycznie niemożliwy do przejścia. Ja przygotowany w prawie 2 miliony expa, no i nową Uber legendę, nowe kotki na mega mocnym poziomie, bardzo dużo treasure chestów, przyszedłem, żeby tego stage'a pokonać. Tak on właśnie wygląda. Na początek zagramy sobie, żeby zobaczyć mniej więcej, z czym to się je. Może uda się zdobyć to za pierwszym razem, w co wątpię, ale spróbujemy. Później, jeżeli będziemy już wiedzieli co i jak, no to albo użyjemy jakichś tutaj naszych boostów, albo naprawdę ulepszymy potrzebne kotki. Pamiętam, na drugim chapterze chyba używałem kota spaghetti, żeby coś tam zrobić naprawdę kozackiego, no ale myślę, że tutaj bez tego się obejdzie. Dobra, kotki, że tak będę was nazywał w tej serii. Zaczynajmy. Atakujemy księżyc w trzecim chapterze. Jestem naprawdę niezmiernie ciekawy, jaką tutaj super legendą. Okej, na razie zwykłe tutaj jednostki. Embers the Wilderness, nie wiem co to znaczy nawet. Ile to ma życia? 900 tysięcy życia. Moja baza ma 73 tysiące, więc będzie ciężko. Ale pamiętacie, na pierwszym munie takim bossem to była głowa. Na drugim munie to był taki jeździec na duchach czy czymś takim. Tutaj zobaczymy, z czym będziemy walczyć. Na razie z czerwonymi. No czerwoni są ciężcy faktycznie, ale my dzięki temu będziemy mogli tych walkirii troszeczkę naspawnować i przygotować się na dość poważny atak, który pewnie zaraz przez jakiegoś bossa zostanie tutaj nadany i który będzie małym problemem. Latająca ćma, mucha jest problematyczna, jest naprawdę mega mocna, ale tak jak mówię, po tych wszystkich boostach, które tutaj zrobiliśmy, moje kotki również nie są słabe. Okej, udało się zabić ćmę, więc wypuszczamy naszą uber legendę. No i zobaczymy, co nam to da tak naprawdę. Ona już tutaj leci, jest dość wolna, ale ta walkiria jest naprawdę mega mocna. Jak wygramy tego stage'a, to dostaniemy super bahamota, czy tam behemota, nie wiem jak to się nawet nazywa. No ale coś tam dobrego. Na razie tak dość gładko dochodzimy do tutaj tego stage'a, do ich bazy, ale wiecie co się zaraz stanie. Nie możemy już więcej niestety wypuścić jednostek. Zaraz stanie się to, że po prostu będzie jakiś super boss, z którym będziemy mieli bardzo trudno i z którym będzie na pewno ciężko wygrać. Na razie jeszcze się nie pojawił. Mam tam bardzo dużo jednostek. Być może tak łatwo uda nam się zrobić tego stage'a. Wątpię. Ale skoro doszliśmy już tak daleko, to czemu nie? Okej, widzimy tam naprawdę dużo ćmy, nie wiem, tam dwie czy trzy są nawet. Niestety chyba nasz tutaj, nasz power up nie, a nie, dobra, dosięgł, ale był bardzo blisko. Jak widzicie, nasze jednostki troszeczkę się tam skurczyły i będzie ciężko nam z tymi ćmami walczyć, bo są mega mocne, do tego są latające, a nasz tutaj research tak dość szybko, te kotki się nie odnawiają, mamy cały czas 10 tysięcy, marnujemy tutaj nasze pieniążki, ale nie mamy już nawet co kupywać, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Nie, no musi być jakaś tutaj legenda, musi być jakiś przeciwnik taki z prawdziwego zdarzenia. Zawsze coś takiego było na tych tutaj munach. No tak jak mówię, najpierw była taka głowa, pierwszy taki przeciwnik jaki widzieliśmy do tej pory. Potem był ten jeździec na tych duchach. Tutaj co? Samymi ćmami chcą nas załatwić? Wątpię tak naprawdę. Wydaje mi się, że dojdziemy do pewnego momentu gry i pojawi się ten boss. Dokładnie to, o czym mówiłem. To jest Bahamot, czy tam Behemot. To jest właśnie to, co prawdopodobnie dzisiaj wygramy. I widzimy, że bije bardzo mocno. Ja z tego, co wiem, to jest jedna z lepszych jednostek w grze. No i zobaczymy, czy w ogóle będzie taka możliwość, żeby go pokonać, bo nasze walkirie dość tutaj łatwo sobie padają. Kilka razy już oberwał, ale okej, nasza ta leczniczka, Uber Legenda, sobie daje z nim całkiem radę, bo tak jakby go stunuje. Ale tak czy siak, to jest naprawdę ciężka gra, to będzie naprawdę ciężkie. Kilka razy już oberwał, więc to nie wychodzi aż tak źle. Ale no mogłoby iść jednak znacznie lepiej. Okej, on z tego co widzę bije pojedyncze jednostki, jednak bije bardzo, bardzo mocno. No i nasze walkirie dość szybko sobie poszły stąd, nie możemy ich użyć, ale zaraz one się odnowią, no i zobaczymy. Okej, uderzyliśmy go, to już jest plus. To tak się gra, że można zobaczyć właśnie stadia po tym, że każdy kot ma, znaczy każdy przeciwnik ma ileś tam życia, każde uderzenie to zabieranie mu tam części tego życia i wtedy możemy obliczyć, bo jak dłużej już się znamy, wiemy ile kot ma ile życia, że za chwilę umrze. Na razie kolejny raz dostał. To dobrze również świadczy. No dobra, lecimy z tym. Być może uda się to wygrać w tym ranie. No jeżeli nie zespawnią drugiego takiego, no to nie powinno być aż tak ciężko. Zobaczcie, no kilka razy już dostał.
Kto wie? Dobra, dostał już kilka razy. Szkoda, że tej Walkirii nie można troszeczkę szybciej używać, bo na pewno by się przydała. Ale ta nasza uber legenda z tą strzykawą naprawdę dobrze na niego działa, ponieważ ona go tak jakby frizuje. Tak mi się wydaje, że to ona, no bo co innego. Chyba że... O! Nie, zawsze myślę, jak już dostaję, że to będzie ta ostateczna walka, ale na razie nie wygląda. Jednak cały czas przybliżamy się do tego jego tutaj zamku, do tego jego domku. No i nie, nic nie wskazuje na to, żebyśmy to przegrali. Zabiliśmy go! Tak o, po prostu. Udało nam się go zabić. To nie było trudne, naprawdę. Wszyscy mówili, że to będzie ultra trudne. Faktycznie te treżery bardzo nam pomogły. Jeżeli nie stanie się coś, co naprawdę mnie zaraz zaskoczy, typu... trzy naraz takie behemoty, albo jakiś inny boss, no to powinno być naprawdę gładko. 200 tysięcy życia jeszcze zostało, ja chciałem powiedzieć, że 20, ale tak patrzę, czemu to tak wolno, wolno spada, skoro ja tam cały czas jestem, ale zapomniałem, że to miało 900 tysięcy życia, a nie 90 tysięcy, ale już teraz ma 90 tysięcy, nawet 70. I takim oto sposobem udało nam się pokonać Moon. Udało nam się zniszczyć to, czego tak się obawiałem. Trwało to, żeby was nie skłamać, około 8 minut, więc też nie tak źle. A do tego dostałem Superior Moon, czyli nie będę musiał już tego powtarzać. Dostałem fajnego treżerka. No, jestem mega szczęśliwy. To miała być pierwsza gra tylko, żeby zobaczyć, co tam jest. I przygotować swój deck, ulepszyć karty po to, żeby być najlepszym. Ale jak widać... po prostu jestem najlepszy. Wy koniecznie napiszcie mi w komentarzach, kto jak szybko pokonał i czy w ogóle już doszliście do tego etapu i czy udało wam się za pierwszym razem, czy używaliście jakichś boostów, czy nie. Myślę, że całkiem nieźle mi poszło. Oj, dostałem Magnement Bible. Zobaczymy, bo już nie pamiętam, co dodaje to ostatnie. Ale mamy historyjkę. Okej, okay, ale to jest ta sama historyjka, co pod za końcem dwóch poprzednich, więc, a wiecie, znamy to, nie będziemy tego oglądali. Catfruit Storage Unlocked. Okej, okay, nie mam pojęcia, co to jest, ale All Clear Bonus. Dostałem Bahamount. Bahamount Cat. Okej, okay, więc to było właśnie to, co chciałem. Podobno Bahamount, Behemoth, czy jak chcemy go nazywać, jest naprawdę mega mocny. Ale zrobiliśmy też misję, za to dostaniemy 100 Catfooda. Zobaczcie, mamy już 1000 ponad Catfooda, więc całkiem nieźle. Zobaczmy, co w międzyczasie naszego Gamatoto. To naprawdę, nie wiem, nie rozumiem zbytnio tego. To jest bez sensu. Zaraz wbijemy 10 poziom, ale on praktycznie nic nie dostaje. Zobaczcie, jest niby jakiś tam XP Farmer, taki nowy stage, event area. I tam idę na 6 godzin i zarabiam za to 2000 expa. Napiszcie mi, o co z tym Gamatoto chodzi. Ej, jednak mówiłem, że on ma taki pojedynczy atak, ale z tego, co tutaj jest napisane, to ma Aria atak. I to jest, no, jakiś tam wielki, kotowa broń. No i zobaczmy, jak on wygląda, jak on działa. Jestem mega ciekaw. Więc tak jak mówiłem, w Empire of Cats zrobiliśmy już wszystkie chaptery. Bardzo ładnie nam poszedł, tam 48 na 48 ostatnio zrobiłem. Więc, no nieźle. Teraz zostaje nam Into the Future. Tutaj piszą, że jest bardzo trudno podobno i że jest, są dużo ciężsi przeciwnicy, ale na początku wcale tacy nie są. A i tak musimy tutaj robić treasure, tutaj są większe szanse na treasury. Możemy zagrać, zobaczymy tutaj, jak ten nasz Bahemot, czy jakkolwiek on się nazywa, się spisuje. Ale powiem wam totalnie szczerze, ja teraz przygotowałem sobie dość sporo czasu, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że ta gra nie będzie aż tak łatwa. Że być może, okej, jest ten nasz Bahamot, a bo tamten to w ogóle był jakiś inny trochę. To może był, nie wiem, jakiś drugi stage czy coś? Albo to nawet nie był ten kat, to może nawet nie był Behemoth. Nie mam pojęcia, ten wygląda faktycznie inaczej, więc nie zdziwię się, jeżeli ten faktycznie ma obszarowy atak. No zobaczmy, jak on działa, ale tak jak mówiłem, okej, okay, to nie jest ten kot, z którym walczyliśmy poprzednio, więc to faktycznie jest inny kot i wow! On naprawdę jest super powerful. On zmiótł te dobrych przeciwników na hitka jednego, ale on strasznie długo się ładuje. Ale gdzieś tam, żeby z tyłu był, myślę, że to będzie naprawdę dobry kompan. Zobaczmy to jeszcze raz. Uderzenie, no i faktycznie ginie większość. O, co tutaj są za niebieskie te? Widzieliście to? Co to było? Okej, okay, może to jest właśnie problem. Tak, bo to jest Into the Future i tu nawet widzimy jakiegoś ufolutka. Może właśnie o to chodzi, że jak są czerwoni przeciwnicy tam, tutaj będą zieloni, czy tam niebiescy przeciwnicy i to będą ufolutki. To jest ten 30 tysięcy expa, za co? Nie wiem. Ale tak jak mówiłem, miałem naprawdę dużo czasu, bo zdawałem sobie sprawę, że długo zajmie mi pokonywanie tego Moona. Jednak udało się to zrobić dość szybko, co dobrze o mnie świadczy. Wy koniecznie napiszcie mi w komentarzu również, co robić dalej. Czy robisz to Into the Future,
czy może bardziej skupić się na tych eventach i tak dalej, i tak dalej. My tymczasem otwórzmy sobie jakieś fajne kapsułki. Jedną eventową, tutaj pewnie będzie jakiś Lil Cat czy coś w tym stylu, albo tutaj też są te power-upy, które na pewno na pewnym momencie się przydadzą. Stałem 30 tysięcy expa, no nie za dobrze, ponieważ mam ponad 2 miliony, więc exp już tak średnio mi się przydaje, ale na pewno się przyda. Otwórzmy też sobie 5 zwykłych kapsułek i tutaj możemy jakieś właśnie catfruit. Okej, otwórzmy sobie to, zobaczmy. Co to są te catfruity? To pewnie będzie nam jakoś boostowało nasze kotki, tylko jak to się używa? Dostałem coś czerwonego, witaminę C? Nie mam pojęcia, co to jest, może mi napiszcie. Red catfruit seed. Okej, czyli to pewnie będę mógł gdzieś sadzić. Otwórzmy kolejny i nie wiem, 2 wystarczą. O, to fajne. Tutaj dostałem 3 takie. Great to lepiej niż nice? Nie mam pojęcia, ale chyba nie. Purple catfruit. Okej, ale otwórzmy sobie zwykłe kapsułki. Wy po tym odcinku, kiedy sprzedawałem na exp kilka kotków, napisaliście mi, że nigdy tego nie robił, że to się dużo bardziej przydaje. No okej, teraz już rozumiem. Mam 2 miliony expa, więc nie muszę tak naprawdę sprzedawać tych kotków na expa i mogę je sobie ulepszać, ale tak naprawdę wtedy nie robiło mi to większej różnicy. I tak loguję się codziennie, i tak codziennie dostaję tego ticketa, więc i tak one się zbierają. Ale no raczej już nie będę sprzedawał na expa. Wtedy potrzebowałem, więc to robiłem. Charge, czyli szybciej będzie mi się odnawiało. No właśnie, to jest właśnie fajne, że ja teraz nie mogę ulepszać na 30 poziom, ale dzięki temu mam tak jakby na 25 poziomie to, co na pewno przynosi jakieś tam swoje skutki i co na pewno pomaga w rozwoju gry. No i zobaczymy, co tym razem dostaniemy, bo to jest dość ważne. Titan Kata, i to nawet nie Lil, tylko zwykłego Titan Kata. Ja już Mythical Titan Kata już nie używam, kiedyś to była moja ulubiona chyba karta, ale już mam na 17 poziomie, zobaczcie na to, a do 10 go ulepszałem, więc to naprawdę się opłaca. I w ogóle, do czego to też jest potrzebne, bo kompletnie nie mam pojęcia, gdzie to się dostaje? Building for Mighty Cat Base. Okej, ale gdzie ja mogę coś takiego dostać czy kupić? Halo, build. Collect materials from Stories of Legend. Okej, czyli muszę zrobić Stories of Legend. To jest chyba w tym eventowym tym. Okej, no to przynajmniej już wiem. Dobra, panie i panowie, ja na dzisiaj będę już kończył. Mam nadzieję, jak zawsze, że chociaż na ustach jednego z was pojawił się uśmiech przy oglądaniu tego odcinka. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka. Myślę, że 3000 łapek za tak fajny odcinek będzie naprawdę do zrobienia. No i co? Ja jak zawsze, ostatnio przynajmniej jestem mega podranym kotkami. Na pewno będę grał dalej, będę się rozwijał i co jakiś czas będę do was witał z jakimś ciekawym odcinkiem. Tak jak mówiłem, nie spodziewałem się, że uda mi się tak szybko tego mu zrobić, ale cieszę się, że się udało. Wy jak zawsze, pamiętajcie o G2A, gdzie z kodem mano 3% na wszystkie twoje wygierki. Link w opisie, tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam was gorąco, a na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!